Siemano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj przyszedł ten dzień, w którym jest jakby data wybuchu bomby. I to dzisiaj właśnie ta bomba będzie wybuchać. Ja jestem przerażony, ale dzisiaj pójdę do bzyka i postaram się z nim na ostatnią chwilę ogarnąć jakiś, ja nie wiem, cokolwiek. Coś, co pozwoli nam ściągnąć tą bombę z Emilii. No bo nie może tak być, nie może tak być, że ona zostanie wysadzona dzisiejszego dnia. Nie może tak być, nie zgadzam się z tym, musimy coś z tym zrobić. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Jeżeli to zrobicie, to będą większe szanse zdecydowanie na to, że uda nam się uratować Emilię i jednak, że tak powiem, no, nie pójdzie z dymem. No a ja lecę w takim razie w tym momencie do bzyka, ponieważ on gdzieś tam był obok siebie, obok swojej chaty. Lecę teraz do bzyka, ponieważ u niego musimy ogarnąć jakąś rzecz, która pozwoli nam ściągnąć tą kamizelkę, ponieważ, no, widzowie, nie jest kolorowo, nie jest kolorowo. Ja, mi się nie podoba to, że ta bomba ma tutaj zaraz kogoś wysadzić. Tak nie powinno być i się z tym totalnie nie zgadzam. Ale dzisiaj ma bzyku, witam. Nie, no, ty dalej płaczesz, że ci dom wysadzono? Czy tam zjedzono? Ale nie, nie, że dom mi wysadzono, już z domem się pogodziłem. Teraz wiesz, z czym jest problem? No. Teraz jest problem z tym, że słuchaj, ja niestety, ale no, no to znaczy ten, Emilia umiera, nie? Emilia, no, Emilia no ma po prostu ma pakę, ale słuchaj, przyszedłem do ciebie, ponieważ musimy skupić się, musimy stworzyć jakieś coś po prostu, co nam pomoże. Okay. Ostatnia burza mózgów. Musimy to przemyśleć. Nie wiem, nie mam pomysłu. Ale ty masz może jakiś pomysł, żeby ten, wiesz, bo co? Ja myślałem o jakichś nożycach, szczerze przyznam, jakiś czas temu. Nożyce, tak? Ale nożyce. Próbowaliśmy coś tam nożycami zrobić, chociaż powiem ci, jest to chyba najlepszy według mnie sposób. Tak, ale wiesz, ale zrobić nożyce takie wyjątkowe, wykucie po prostu w głębinach Mordoru, wiesz o co chodzi. Po prostu wykuć takie najlepsze, najlepsze nożyce, najbardziej ostre, takie, że przychodzisz i rozcinasz tą całą, tą pakę i ona jest uwolniona, co ty na to? Ej, szczerze, nie pomyślałem o tym, ale to może być serio mocne. Tylko potrzebujemy naprawdę mocne nożyce, masz jakieś tutaj kowadło, czy coś takiego, bo to będzie trzeba wykuć. Mam nożyce, miałem kowadło, ale mi się zniszczyło chyba, czekaj. Dobra, to możemy pójść do mnie, ja mam. Masz kowadło, ale ja mam nożyce i mam też może enchant, czyli odpowiednie rzeczy. Czekaj, ojoj, to muszę zniszczyć, bo tutaj mam zaśnieżone. Niezły widzę, masz, prawda, że tak powiem. No to nie moja wina, to naprawdę nie moja wina, ale wydaje mi się, dobra, mam wszystko, spokojnie. Okej, dobra. Tu w takim razie idziemy do mnie, ponieważ ja mam kowadło i mam enchant. Co, będziemy coś jeszcze potrzebować? Co, no ja mam tak naprawdę dużo levela, ale więc możemy coś tam poenchantować. Dobra. No i... Ja mam tylko trzeci niestety, bo ja ostatnio się zginęło. Spoko, ale luz, bo wiesz co, ja bym zrobił coś takiego, że ja bym potrzebował niezniszczalność byśmy zrobili na tych nożycach, żeby one były na tyle twarde, żeby mogły tą bombę przeciąć. Dobra, to jest plan, podoba mi się ten plan. Bzyku, jak ty coś wymyślisz, to jest naprawdę... Widzisz, ja to nie jedną bombę rozbrajałem, więc... Tutaj jest kowadło, proszę bardzo, czyń, prawda, co potrzebujesz, prawda, bez zastanowienia. Wow, ale się przestraszyłem. Nie przejmuj się. Mamy nożyce, czy to są nożyce, tak, no i dobra, one się zamieniły, ja nie zauważyłem. Mamy nożyce i teraz, wiesz co, więc tak, ja właśnie nie wiem, czy jakie my chcemy nożyce w sumie zdać. Czy my chcemy takie naruszone? Muszą być po prostu najsilniejsze na świecie, po prostu nie ma przebacz. To dobra, te nożyce mają być, dobra? Zobacz, są okej, świeżutkie, nowe, z dwóch żelazów zrobione. Nie, to są zwykłe nożyce, stare, to nie mogą być takie. No tak, ale są, ale zobacz, ale że nie zostały ani razu użyte, są świeżutkie. No tak, ale to fajnie, nie, factory new, ale teraz trzeba, prawda... trzeba ulepszyć je jakoś, tak, żeby one po prostu, wiesz, żeby nie było... Coś takiego, Unbreak... Ale czekaj, mogą być to lepiej, ja potrzebuję enchanta! Ja potrzebuję, potrzebuję książkę i lapis, wezmę trochę lapisa, pozwolisz? Dobra, masz to nożyce. Książkę też wezmę. Jak ty już ją ulepszysz, to nie możesz po raz drugi. Mogę, w kowadle. Tylko potrzebuję, bo ty książkę ulepszasz, okej. Tak. Potrzebuję niezniszczalność tym. Kurczę, patrz, masz jeszcze takie urządzenie, jakbyś potrzebował enchant ściągnąć, więc możesz pokombinować, jak masz sporo levela, nie? A, w sumie, ej, albo wiesz co możemy zrobić? Ty, a da się wsadzić nożyce do enchantu? No, ej, dobra, ściągnij enchant, bo ten unbreaking 1 to jest śmiech na sali. No, już to robię. Ściągnij go i spróbuj zenchantować w tym. Może się uda, może coś w tym będzie. Uwaga. I nie co? Da się, wiedziałem, że się nie da. Nie da się, Niedobrze, dobra, ale to wiesz co? Bo ja mam tak naprawdę jeszcze 26 poziom. To w takim razie ja poenchantuję na drugi. I czekaj, będę patrzeć, czy jest... Dobra, czekaj, ja mam jakieś książki też jeszcze. Czekaj. Niezniszczalność, z niezniszczalnością. Ja mam pomysł, czekaj. Co jest? O, mam! Ale jest lag, nie? Jest lag? Mam niezniszczalność 2. Lag? Co? Jeszcze raz? Nie mogę otworzyć skrzynki. Czemu? Co jest? To? A, dobra, bo tak tu jest śnieg. Dobra, już nieważne. Nie. Jest git. Mam mending. Nie, no mending na ten. Tak średnio. Ale mending w sumie, no chyba działa na ten. Chyba działa na nożyce. Na prawa.
No dobra, mogę poświęcić mending. Dobra, patrz, niezniszczalność 2, a czy ty masz? Na pewno będziesz mieć niezniszczalność. Czekaj, patrz, bo możemy tu, chodź, pokażę ci to, ale nikomu nie mów o tym, dobra? No dobra, to jest sekrecik. Co to jest pali? Czemu tu pisze pajon? Pajon tam pisze, czy palion? No, palion. No. No to, bo to miała być kolejka do niego, ale nie miałem kiedy je zbudować. Wow. Ej, słyszę wieśniaka. Dobra, i tu masz, że tak powiem, full wypas. Możesz sobie, że tak powiem, znaleźć jakoś... Tu masz książki, ty, patrz. Nie uwierzysz, jest mending. Nie uwierzysz to. Co? Nie uwierzysz to. Weź kliknij w tego wieśniaka, tutaj. Unbreaking 2, no przecież. No, akurat to, co potrzebujemy. Ja nie wiem, to jest niesamowite. Masz 21 emeraldów? Czekaj, no może będę miał, zajdę po nie. Ja mogę być gdzieś... u siebie, ja na pewno mam u siebie, bo ja będę miał chyba, bo ja ostatnio coś tutaj, że tak powiem, kminiłem, ale nie wiem, ile ich będę miał, zaraz luzik, się przekonamy. Ja się przelecę szybko do Paliona, bo on na pewno będzie mieć, a jak jeżeli to jest uratowanie Emily, to on na pewno... Dobra, stary, że... luz, ja mam full. Masz? Mam full. Ja mam 19 bloków. Łap, też książeczkę chyba, to możesz nawet kupić to. Dobra, to kupię. Dobra, idę ją kupić. Wydaje mi się, że moglibyśmy jeszcze bardziej pokminić z tymi villagerami, może ulepszyć się na wyższy poziom, może będą mieli coś fajniejszego. Ten na przykład, nie? No czekaj, biorę... Co one mają generalnie jeszcze innego, bo ja sprawdzę tylko... No mogą mieć inne też jakieś enchanty, nie? Wow, ale jaki ty kurczaczki, jaki ty masz full wypas tutaj. No, normalnie. Wszystko. Normalnie, czekaj, ja bym tutaj ulepszył tego ziomka. Ty, masz glinę? Powiedz, że masz glinę. No nie mam gliny, co ty myślisz, że ja z glinem przychodzę ten do A domu? A żelazo? No, żelazo mam trochę, ile? 4 mam. Czekaj, mało. no bo tu można rozmienić żelazo, wiesz, w sensie u ziomka, żeby zdobyć więcej emeraldów i wtedy tutaj wyekspić chłopa bardziej, nie? Ale dobra, jest okej, ale ja mam niezniszczalność 2 książkę już tego, na sobie. Dobra, masz unbreaking tu, masz mending. Okej, okej. To jest to, i tu jest jeszcze, poczekaj, czy tu są jakieś książki, tu jest mending, tu jest multishot i sweeping edge, ty masz po polsku Minecrafta? Co to znaczy sweeping? Ja mam po angielsku niestety, ale to jest coś ostrze, jakieś szerokie ostrze to jest. Okej, no to tutaj nic takiego nie zdobędziemy fajnego. Nie, walić to, ty, ale czemu ty nie masz w ogóle tego zombiaka, żebyśmy mogli to pięknie zenchantować? No bo właśnie mi, kurczę, zabili mi go chyba. No rozumiem, bo mi znikł, nie wiem co się z nim stało. Tutaj było miejsce dla tego zombiaczka, ta? Tutaj w tym tak, miejscu. Tak, dokładnie. Dobra, ej, szczerze, jesteśmy gotowi, żeby czekaj, to ulepszyć. Czekaj, mam plan, tylko nie mam tu craftingu? Niemożliwe. No, chyba tutaj, no nie wiem. Ej, co tak, jest, jaki tutaj miał tutaj craftingu? Średnie, że tak powiem. Ej, ja miałem tu crafting, co ja z nim zrobiłem? No nie, najgorzej, ale czekaj, czy ja mogę zrobić papier z tego w tym? Nie da się raczej, nie, kurczę, dobra. No dobra, trudno, mamy przynajmniej to, co musimy jest mieć. Jest najpotrzebniejsze, no najpotrzebniejsze rzeczy mamy. Ja tak naprawdę... Nie wiem, czy mi wystarczy w sumie poziomu, ty. Nie, no nie mów tak nawet. Nie, no na kowadło na pewno, 26 masz, ta? Tylko, no właśnie nie, bo już zenchadowałem, teraz mam 21. Ups. Ale to i tak starczy, mi się wydaje. Dobra, ale czekaj. Ja ci powiem w ten sposób, jak to zrobić, bo ja mam tak, ja ci powiem co ja mam. Mam nożyce, mam dwa tego i mam teo, to wszystko musimy połączyć. Tylko w jakiej kolejności mamy to połączyć? Czy najpierw mamy zrobić niezniszczalność 3 i potem połączyć to na nożyce? Czy może, wiesz, czy może niezniszczalność 2 na nożyce plus niezniszczalność 2 plus mending? Czy może najpierw mending, ja nie wiem jak to połączyć. Mamy dwa razy unbreaking 2 w ogóle. Tak, żeby zrobić się Unbreaking 3. A, okej, okay. Dobra, no to dawaj najpierw Unbreaking 3. To dawaj, to rób... Zrobi, ale to ty, dałem ci, dobra. No masz, czekaj, masz. Zrób najpierw Unbreaking 3 na dobra, tym. Unbreaking 3 kosztuje tylko 3 poziomy, więc w porządku. Dobra, to jest no to mało, git, dobra. No i teraz rzuć na to mending. Aha, dobra, mending na tą książkę, a nie wiesz, na te. Nie, na nożyce już to wszystko rzucaj. Ha, ale nie mogę wszystkiego na nożyce, tylko czekaj, aha, a ty masz nożyce. No, faktycznie. Uwaga, daj nożyce, mam tak, najpierw dam Unbreaking, to będzie 4 levele, a jak dam Mending, to są 2 levele. To co najpierw, Mending czy Unbreaking? Daj Unbreaking, bo może to później zdrożeć jeszcze. Tak, nie? Dobra, faktycznie, 5 leveli teraz jest na Mending, to jest, dobra, jeszcze mam. I dobra, mam to, ale możemy się jakoś nazwać, nie? Nazwać się jakoś? No kurczę, to są mocne nożyce. Dobra, to czekaj, to jak nazywamy? Mityczne nożyce. Mityczne? Rozcinacze. Ej, bo mnie nie stać, ty musisz to zrobić, ty musisz go nazwać, bo ja mam trzeci level. A tam 8 leveli kosztuje to. No, ja to akurat. No, masz akurat 8? O kurczę. No. Cóż za poświęcenie. Czyli co, jak to nazywasz? Mityczne nożyce? Właśnie nie wiem, no jak chcesz to nazwać? No nie wiem, możemy to nazwać, prawda, ostrze wyzwolenia. Ostrze wyzwolenia, to jest to.
Tak to musiało zostać. Giga wyzwolenia, ostrze giga wyzwolenia, to jest to. Tak jest, Bzyku. Bang, on się posiadł, giga wyzwolenia. No nie, no to jest ja to. Ja mogę, ty. Dobra, dobra, no Mareczek, piąteczka za współpracę tu, prawda, niesamowita. Dobra, to idziemy do Emilii, to jest ostatnia szansa nasza, żeby ją uwolnić. A gdzie jest Emilia, bo ja nie wiem, gdzie jest Emilia. No u siebie na chacie, gdzieś tam chyba w bunkrze, chodź. Na pewno, no, zejdziemy tam, no, zobaczymy. Ja się boję, bo wiesz, bo czas tyka. Już jest, nie zostało dużo czasu. No właśnie, matka, tak naprawdę to... Matka, już chyba bomba tak naprawdę, tak, nie, to akurat Yeti rozwalił. Tak naprawdę to tutaj, no, że tak powiem, walka z czasem. Musimy iść jak najszybciej, ona tu gdzieś powinna być. Ja cię kręcę, co mi tego wcześniej nie powiedziałeś? Kurczę, ona chyba tu, nie, albo ona gdzieś wyszła? Czekaj, bo ja nawet nie wiem. Ty, nie wiem, weź szybko, schodzimy tutaj. Halo, Emilia? Halo? Halo! Ej, nie ma jej tu! Ja nie mogę, no! Ej, nie, czekaj, gdzie on? Nie, no ja wiem, gdzie ona będzie, chodź. Bo ja wiem, ona ostatnio, ja ją znalazłem raz w jednym miejscu właśnie. Ona sobie wyszła z tego i wyszła gdzieś tam na górę. I ona pewnie tam będzie znowu czekać na swój koniec. O nie, stary, mamy mało czasu, szybko leć do niej. Zapomniałem o tym, że my nie mamy kompletnie czasu. Masz fajerwerki? Mam. Rzuć mi troszkę, rzuć, dobra. I lec za mną. Lec za mną, uwaga. Tu do góry. Dawaj, do góry. Uwaga. Halo! O, Emilia, jesteś. Co ty tutaj robisz? Nie, odejdź stąd. Tu ostatnia szansa, nożyce, weź te nożyce. Przetnij tymi nożycami, to wszystko. To jest ostatnia szansa. Zrobiliśmy to przed chwilą, wykuliśmy je. To jest ostatnia szansa na to, żebyś się uratowała. Przetnij pasek i ściągnij kamizelkę. Nie. Nie, odejdźcie stąd, ale chłopaki, odejdźcie stąd, teraz wybudujesz. Dobra, Bzyku, chodź tu, szybko, uciekajcie stąd. Rozetnij, to jest mało czasu. O, chłopaki, udało się. Wow, wybuchło. Udało się. Nie. Ja nie mogę, jaka... Co jest grane, jaka dziura? No to... Pomyślcie, jaka dziura by była, gdybyśmy tego nie moczyli tyle czasu. Ja nie mogę. Dobra, udało się. Co jest? Ostatnia to była szansa, ale się udało. Dobra, no to jest dobrze, dobra. Ja nie mogę, Emilia, zobacz, faktycznie nie masz tutaj bomby na sobie, jej! No, dobre, ale ja, dobra wolna. Współpraca, Mareczek, to było to, te nożyce trzeba było, mogliśmy od razu tam pomyśleć. A są nasze nożyce, ty, Emilia, o nie, szkielet dostajesz, ja cię tutaj obronię, Gdzie są nasze nożyce? Właśnie, nasze nożyce, Emilia, czy one zginęły? Nie miałam jej przed chwilą, jeszcze gdzieś się zgubiłam. O nie, dobra, one zginęły, ale poświęciły się dobrze. O nie, no dobra, jedyne w swoim rodzaju takie. No dobra, nic, nieważne, wracamy z powrotem. Można wrócić z powrotem na palionowo w tym momencie. Ja nie mogę, nie wierzę w to. No jest na farcie. Ej, kurczę, ale mi wyskoczyłaś przed ekran. Uważaj, no ten szkielet też jest taki zdradziecki. Dobra. Zdradziecki szkielet. Dobra, ogólnie sukces widzowie, udało się uratować Emilię. Sukces. Ja jestem zadowolony. Tak, dokładnie. Nie, żebym się chwalił, ale no dzięki nam. Słucham, 500 diamentów za uratowanie. No tak, jedyne tylko 500. 500 diamentów, nie? Fakturę wyślemy na maila. Aha. Nie, no dobra, widzowie, udało się, uratowaliśmy Emilię, to wszystko też dzięki wam, że zostawiliście łapki w górę. No, wszyscy, oboje weszliście mi przed ekranem, jak tutaj macham sobie rękami do widzów. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Pozdro, cześć, pa.